Siemanko, z tej strony Sermisiek. Nowy 2023 rok, jeśli chodzi o gry, zapowiada się wystrzałowo. Próbkę tego, co nas czeka, zobaczymy już w styczniu. Gwiazdą z pewnością jest remake Dead Space, na którego czekają tysiące fanów oryginału i nie tylko oni. Jest też m.in. Forspoken, które przed premierą wciąż pozostaje sporą niewiadomą. Jesteście ciekawi, co styczeń wam jeszcze zaoferuje? To rozsiądźcie się wygodnie i zaczynajmy. Pierwszy tytuł to miks kooperacyjnej gry akcji drużynowego RPGa stworzony przez polskie niezależne studio A Square Softworks, które stworzyło również strategię Drill Deal i specjalizuje się m.in. w prototypowaniu różnego rodzaju produkcji oraz projektowaniu funkcji sieciowych dla istniejących tytułów. Fabuła gry opowiada o losach tytułowych kroczących przez bramy, potrafiących wykorzystywać swego rodzaju teleporty przenoszące do innych tajemniczych krain, z których każda różni się klimatem oraz elementami otoczenia. Kate Walkers nie kładzie zbyt silnego nacisku na opowiadaną historię, a zadania zlecane przez gildię naszym czterem śmiałkom należą do dosyć prostych. Polegają one głównie na walce z przeważającą grupą przeciwników, przetrwaniu w trudnych warunkach, a ostatecznie na uratowaniu własnej krainy. Produkcja została stworzona z myślą o trybie multiplayer. Kooperacja dla maksymalnie czterech graczy odbywa się więc wyłącznie w trybie sieciowym. Niemniej jednak twórcy przygotowali również rozgrywkę dla pojedynczego użytkownika. Kart Rider to zręcznościowa gra wyścigowa z go-kartami w roli głównej, przeznaczona do zabawy w pojedynkę, jak i w trybie multiplayer. Tytuł oferowany jest w modelu free-to-play. W czasie zabawy gracze wcielają się w szereg zabawnych postaci i zasiadając za kierownicami go-kartów, stają do walki w wyścigu. Model jazdy zaimplementowany w produkcji ma charakter zręcznościowy. Aby uniknąć zderzenia z bandą, wymagane jest naciśnięcie hamulca w odpowiednim momencie i wejście w zakręt za pomocą kontrolowanego poślizgu. Produkcja charakteryzuje się kolorową oprawą wizualną generowaną przez technologię Unreal Engine 4. Utrzymana w komiksowym stylu grafika powinna spodobać się zarówno młodszym, jak i starszym entuzjastom gier wyścigowych. One Piece Odyssey to kolejna gra oparta na mandze i anime. Za produkcję ponownie odpowiada firma Bandai Namco, która jednak tym razem postawiła na zupełnie odmienny projekt niż wcześniejsze gry na tej licencji. Tytuł opowiada historię bohatera mieszkającego w świecie podzielonym na cztery wielkie oceany, przedzielone ogromnym prądem morskim znanym jako Grand Line. Jednak nie odstrasza to bohatera, który marzy o zdobyciu tytułowego legendarnego skarbu pozostawionego przez króla piratów. One Piece Odyssey to japoński RPG, w którym przemierzamy rozległe lokacje, rozwijamy postacie i walczymy z różnorodnymi przeciwnikami. Eksploracja odbywa się w czasie rzeczywistym, ale na czas walki gra korzysta z systemu turowego. W serii twórcy wzięli też system zwrotów akcji, dzięki któremu w grze nie brakuje momentów przypominających najlepsze starcia z oryginału. Dragon Ball Z Kakarot to gra RPG akcji oparta na serialu animowanym pod tym samym tytułem Dragon Ball Z, który m.in. w Polsce doczekał się statusu kultowego. Tytuł zabiera nas w podróż do świata wykreowanego na potrzeby serialowego pierwowzoru, a głównym bohaterem tej produkcji jest tytułowy Kakarot, znany lepiej jako Goku, który wraz z innymi nieustraszonymi Hirosami broni ziemi przed wszelkiej maści złoczyńcami. Fani mają okazję nie tylko raz jeszcze prześledzić jego losy, prowadząc go przez najważniejsze wydarzenia znane z telewizyjnej serii, lecz także poznać nieznane dotąd wątki z jego życia, a tym samym uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania. Gra została podzielona na etapy, a na każdym z nich otrzymujemy do dyspozycji rozległe terytorium, które możemy przemierzać na piechotę lub w powietrzu. Każde z nich odzwierciedla przy tym lokację znaną z serialu, a dostęp do kolejnych odblokowujemy w miarę postępów. Tytuł zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X już 13 stycznia 2023 roku. Ponadto gracze posiadający ten tytuł na PS4 i Xbox One mogą liczyć na darmowy upgrade. Spaceborne 2 to kontynuacja sandboxowej gry akcji z elementami RPG wydanej w 2020 roku, osadzona w otwartym świecie science fiction. Gra przedstawia dalszy ciąg wydarzeń z pierwszej części serii. Podstawą rozgrywki jest możliwość swobodnej eksploracji ogromnych przestrzeni. Możemy zbadać dziesiątki tysięcy generowanych proceduralnie różnorodnych układów gwiezdnych, planet i innych ciał niebieskich. Z każdym z tych obiektów da się wejść w interakcję, a na szczególną uwagę zasługują powierzchnie globów, na których znajdziemy wiele wartych odwiedzenia miejsc, jak na przykład jaskinie, wioski, miasta i inne lokacje, zaludniane przez przedstawicieli trzech ras. Produkcja oferuje rozgrywkę dla jednego gracza. Poszczególne misje różnią się między sobą charakterem rozgrywki. Niektóre mają postać trzecioosobowej strzelanki albo roguelike'owych poziomów z unikalnymi łupami. Never Awake jest shooterem, w którym wcielamy się w dziewczynę uwięzioną w koszmarze. Pogrążona we śnie protagonistka stawia czoła swoim koszmarom, próbując znaleźć sposób na wybudzenie się. To jak zakończą się wojaże naszej podopiecznej zależy od naszego zaangażowania i stylu gry. Podczas rozgrywki przemierzamy różnorodne etapy i eliminujemy zastępy przeciwników. Bohaterka walczy z przeciwnikami, robiąc użytek przede wszystkim z broni palnej. Poza tym w miarę postępów dziewczyna zaopatruje się w różnorodne akcesoria, które jeśli zostaną odpowiednio dobrane do głównej broni, mogą znacznie zwiększyć jej potencjał bojowy.
Te ostatnie sprawiają, że warto wracać do już ukończonych misji, by poprawić swój wynik dzięki nowym narzędziom mordu. Persona 3 to kolejna część serii gier JRPG, której początki sięgają czasów pierwszego PlayStation. Przedstawiona w grze opowieść nie kontynuuje wydarzeń z poprzedniej części, zamiast tego gracze mogą doświadczyć zupełnie nowej historii i poznać inne postacie. System walki w Personie 3 nie odbiega zbytnio mocno od tego, co oferuje klasyka podgatunku JRPG. Starcia przebiegają więc w turach i podlegają głównie na wybieraniu komend z koła wyboru. Co za tym idzie, istotną rolę odgrywa przygotowanie się do nich, np. poprzez zdobywanie coraz to nowych, potężniejszych person. Persona 3 została zaprojektowana tak, by jak najlepiej trafić w gusta szkolnej młodzieży początku XXI wieku. Autorzy postarali się jak najwierniej odzwierciedlić zachowania i ubiór nastolatków. W sposób młodzieżowy zrobione jest również menu gry, np. portrety i opisy bohaterów wyglądają jak zdjęcia wyrwane z jednego z modnych w tamtych czasie kolorowych czasopism. Oczywiście 19 stycznia 2023 roku będziemy mogli też zagrać Persona 4 Golden. Ponadto obie produkcje trafią również do usługi Xbox Game Pass. Fire Emblem Engage to kolejna produkcja w tym zestawieniu z gatunku japońskich RPGów, której charakterystycznym elementem są taktyczne starcia toczone w turach. Tytuł należy do popularnego cyklu zapoczątkowanego w 1990 roku przez firmy Nintendo oraz Intelligent Systems. Rozgrywka nie odbiega znacznie od schematów znanych z poprzednich odsłon. Twórcy zdecydowali się jednak sięgnąć po niektóre rozwiązania znane z darmowej gry mobilnej Fire Emblem Heroes. W ten sposób zyskaliśmy m.in. możliwość wezwania do pomocy poprzednich protagonistów cyklu, z których część otrzymała alternatywne uzbrojenie. W produkcji nie brakuje również eksploracji. W trakcie zabawy zwiedzamy różne zakątki kontynentu, poznajemy jego historię i mieszkańców, a także zaopatrujemy się w przydatny ekwipunek. Monster Hunter Rise to kolejna odsłona znanej serii gier action RPG, w której zajmujemy się polowaniem na potężne bestie. Tytuł oferuje tryb single player, a także opcję grania w czteroosobowej kooperacji. Za jego opracowanie i wydanie odpowiada japońska firma Capcom, od lat rozwijająca omawiany cykl. Akcja Monster Hunter Rise rozgrywa się w wiosce zwanej Kamura oraz na okalającym ją terenie. Wątek fabularny produkcji skupi się na dziwnych, destruktywnych wydarzeniach zwanych Furią, które zagrażają wspomnianej miejscowości. Postawy rozgrywki są podobne jak w poprzedniej odsłonie serii. Przemierzając otwarty, pozbawiony ekranów ładowania świat, polujemy na przeróżne napotkane bestie. W miarę postępu w rozgrywce zdobywamy nowy ekwipunek i rozwijamy umiejętności bohatera. Tytuł ten zadebiutował już w styczniu tego roku na PC, a tym razem Monster Hunter Rise trafi na konsole PlayStation i Xbox. Forspoken to przygodowa gra akcji, która przenosi graczy do fantastycznego świata pełnego dziwnych mocy i potworów. Główną bohaterką jest kobieta, która próbuje przetrwać w niebezpiecznym świecie łączącym elementy nadnaturalne z rzeczami typowymi dla naszej rzeczywistości. Akcję obserwuję z perspektywy trzecioosobowej. Zabawa koncentruje się na eksplorowaniu lokacji oraz walce z przeróżnymi napotkanymi przeciwnikami. Warto przy tym odnotować, że postać, którą kontrolujemy, porusza się naprawdę szybko i w trzech wymiarach. Potrafi na przykład biegać po ścianach, skakać i szybować na niewielkie odległości. Równie dynamiczne starcia z przeciwnikami wymagają od nas przede wszystkim zręczności i refleksu. Poza tym ważne jest umiejętne żonglowanie magicznymi atakami opartymi na żywiołach, wśród których znajdziemy zaklęcia precyzyjne i obszarowe, a także czary pozwalające trzymać przeciwników na odległość lub eliminować ich w zwarciu. Szeroki wachlarz możliwości pozwala dostosowywać protagonistkę do indywidualnego stylu gry. W głównych rolach zobaczymy popularnych aktorów filmowych i telewizyjnych, którzy nie tylko podkładają głosy postaci, ale również użyczyli swojego wizerunku. Kolejny tytuł jest produkcją z pogranicza gier strategicznych, planszówek i karcianek, która została opracowana przez francuski zespół GameStore Studio, który współtworzył m.in. takie projekty jak Horizon Zero Dawn czy Marvel's Avengers. Akcja zabiera nas w podróż na niebiańskie wyspy. Kiedy na horyzoncie pojawiło się śmiertelne niebezpieczeństwo z postaci starożytnych sił zepsucia, na tą fantastyczną krainą zawisło widmo zagłady. Nadzieją na ratunek są tytułowi bohaterzy, czyli samurajowie obdarzeni magicznymi zdolnościami. Przed rozpoczęciem zabawy musimy wybrać, który z czterech samurajskich domów będzie reprezentować nasza postać. Dokonany przez nas wybór jest o tyle istotny, że determinuje styl gry, jaki będziemy musieli obrać. Dalej nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć właściwą rozgrywkę, podczas której akcję obserwujemy z lotu ptaka. Przemierzając rozległą mapę pokrytą siatką heksów, odkrywamy kolejne terytoria, spotykamy ich mieszkańców, którym pomagamy w rozwiązywaniu trapiących ich problemów. Podejmujemy decyzje rzutujące zarówno na dalszy przebieg przygody, jak i na losy całej krainy. Risen to stworzona przez studio Piranha Bytes gra z gatunku RPG akcji, będąca pierwszym projektem niemieckiej grupy od czasu wydania trzeciej odsłony Gothica. Gracz wciela się w postać zwykłego śmiertelnika, który stale uczy się, jak radzić sobie w niebezpiecznym świecie. Zdaniem bohatera jest eksploracja terenu i wykonywanie misji, które zlecają mu postacie niezależne lub przywódcy frakcji obecnych na wyspie. Wraz z postępami w rozgrywce bohater otwiera kolejne rozdziały fabuły,
które skłaniają go do zagłębienia umiejętności posługiwania się bronią oraz nauki zaklęć. Wydarzenia dziejące się w wirtualnym świecie sprawiają też, że od czasu do czasu Heros komentuje swoje przeżycia krótkimi monologami. Produkcja ta ukaże się 24 stycznia 2023 roku na PlayStation 4, Xbox One i Switcha. Nadciąga tytuł, który może zainteresować nie tylko fanów RPGów akcji, ale przede wszystkim wielbicieli rozgrywki wieloosobowej. Gra Warlander, która powstaje od kilku lat, zadebiutuje na PC już 24 stycznia 2023 roku, a do tego jest zupełnie za darmo. Dostęp do tego tytułu otrzymają także właściciele PlayStation 5 i Xbox Series X, ale dopiero w kwietniu przyszłego roku. Produkcja obejmuje intensywne potyczki i epickie oblężenia nawet do 100 graczy, podczas których trzeba używać niemal boskich mocy wojowników, kapłanów i magów, także broni oblężniczych wyniszczających zaklęć, aby kontrolować pole bitwy. Aby zwyciężyć, musisz współpracować z innymi, bronić swojej twierdzy i przebić się do bastionu wroga, aby zniszczyć jego rdzeń. A wszystko to jest osadzone w dziwnym świecie, w którym spotykamy średniowiecznych rycerzy, magów z fantazy, a nawet roboty. Dead Space miał swoją premierę w 2008 roku i z miejsca stał się grą niemal kultową. Klaustrofobiczne lokacje, gęsty klimat oraz świetnie opracowana rozgrywka jak na tamte lata sprawiały, że wiele osób wprost zakochało się w produkcji. Teraz, kilkanaście lat po premierze, czekamy z niecierpliwością na premierę gruntownie odświeżonej wersji tego hitu. Gra została przebudowana od podstaw jako tytuł na platformy 9 generacji na silniku Frostbite. Twórcy nie tylko zmodernizowali warstwę techniczną, lecz z wsparciem fanów cyklu przeprojektowali praktycznie każdy element produkcji. Fani i weterani serii doskonale znają fabułę Dead Space. Wydanie odświeżonej wersji jest jednak świetną okazją, aby także nowi gracze poznali ten tytuł. Dead Space Remake rzecz jasna zaprezentuje historię inżyniera, a ostatnie wskazówki sugerują dramat rozgrywający się w związku z infekcją obcymi oraz możliwym wymordowaniem pracowników. Na miejscu nasz bohater odkryje nekroformy, niezwykle niebezpieczne istoty pragnące pochłonąć każdy żywy ludzki organizm. Kolejny tytuł to odświeżona i poprawiona wersja Age of Empires 2, czyli bestsellerowej strategii czasu rzeczywistego, wydanej przez Microsoft Studios w 1999 roku, która ukaże się na konsole Xbox. Rozgrywka zasadza się na schemacie wypracowanym jeszcze na potrzeby pierwszej odsłony cyklu, który w sequelu doczekał się usprawnień i nowych rozwiązań. W trakcie zabawy pozyskujemy więc surowce i stopniowo rozwijamy należącą do nas osadę poprzez znoszenie nowych budynków i opracowywanie nowych technologii, czy walce z siłami przeciwnika. Jakby tego było mało, to oficjalnie ogłoszono także, że Age of Empires 4 w dniu premiery na konsole Microsoftu trafi także do Xbox Game Pass i będzie dostępne na PC oraz w chmurze. SpongeBob to gra platformowa autorstwa Purple Lamp wydana przez THQ Nordic. Akcja gry ma miejsce w uniwersum znanym z serialu SpongeBob. Jego najlepszy przyjaciel Patryk na skutek nieprawdopodobnego zbiegu okoliczności wchodzą w posiadanie spełniających życzeń syrenich łez. Bohaterzy mają za zadanie zwiedzić każdy nowo otwarty świat życzeń i naprawić swój błąd, nim będzie za późno. Grając odblokowujemy umiejętności zwiększające naszą mobilność, takie jak bujanie się na haczykach lub kopnięcia w powietrzu. Gra ma do zaoferowania ponad 30 alternatywnych kostiumów dla głównego bohatera. Produkcja oferuje wyłącznie tryb dla pojedynczego gracza. Super Fuse jest produkcją typu hack and slash, która czerpie garściami z dorobku komiksów o superbohaterach, gdzie akcję oglądamy w widoku izometrycznym. Po wyborze jednej z pięciu klas postaci nie pozostaje nic innego, jak rzucić się w wir przygód. Podczas rozgrywki przemierzamy różnorodne lokacje, jak futurystyczne metropolie, pogrążone w mroku podziemia, czy zniszczone krainy, które niegdyś tętniły życiem. Eksplorując je, zajmujemy się przede wszystkim eliminacją hord przeciwników, wśród których znajdziemy zarówno występujące w ilościach hurtowe mięso armatnie, jak i potężnych bossów. Starcia są niebywale dynamiczne, a w ich trakcie musimy być w ciągłym ruchu. W miarę postępów zdobywamy coraz lepszą broń i pancerz oraz odblokowujemy nowe umiejętności bojowe i ulepszamy już posiadane. Dzięki temu z czasem rośnie nasz potencjał bojowy, co pozwala nam stawiać czoło coraz większym wyzwaniom. Co ciekawe, lokacje są generowane proceduralnie, więc wracając do miejsc, które już odwiedziliśmy, nie powinniśmy narzekać na nudę. Super Fuse można grać zarówno w pojedynkę, jak i w trybie współpracy dla maksymalnie 4 osób. We Were Here Forever to czwarta odsłona gry przygodowo-logicznej przeznaczonej dla 2 osób. Ponownie akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby i eksplorujemy lokacje przygotowane przez twórców, natykając się na szereg zagadek i łamigłówek, które jesteśmy w stanie rozwiązać wyłącznie we współpracy z drugim graczem. Kluczową rolę odgrywa tu komunikacja, bo chociaż nie widzimy kompana ani tego, co znajduje się w jego bliskim otoczeniu, to porozumiewamy się z nim głosowo poprzez krótkofalówkę. Odpowiednie udzielenie informacji i wskazówek oraz zrozumienie ich stanowi tu największą trudność. Każdy z bohaterów ma dostęp do innego rodzaju informacji i narzędzi, które same w sobie są warte niewiele. Na przykład jedna osoba interpretuje wiadomości wysyłane przez wodne stworzenie, z kolei druga dysponuje narzędziami, dzięki którym jest w stanie je przetłumaczyć. Inne zadanie może natomiast polegać na wspólnym przyrządzaniu mikstury. Tytuł można przejść w około 10 godzin.
Zachęcam do subskrypcji kanału, kliknięcia dzwoneczka i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Dajcie znać, jak Wam podobają się styczniowe premiery gier i na który tytuł czekacie najbardziej. Trzymajcie się!